Szybcik uwielbia się przybierać. Jednego dnia za strażaka, następnego za pirata, a jeszcze innego za kowboja czy rycerza. Uwielbia w tajemnicy wkładać swoje kostiumy i zaskakiwać rodziców, których zresztą kocha ponad wszystko. Każdy dzień z nim to przedstawienie. Ale Szybcik gra w nim podwójną rolę. Za maską najbardziej puchatego i najsłodszego ze wszystkich króliczków pieszczoszków kryje się mały, rozbrykany łobuzik. Gdy tylko rodzice odwrócą się plecami, Szybcik wykorzystuje okazję i robi kawały, a czasem nawet głupstwa. Rezultat? Często musi wysłuchiwać połajanek mamy lub taty. Za każdym razem z nieco nadąsaną miną przyrzeka rodzicom, że więcej nie będzie już psocił. Przepraszam, to już się nigdy nie powtórzy. Nigdy. Ale robienie dowcipów jest tak zabawne, że największy łobuziak wśród króliczków nie może się powstrzymać i wciąż obmyśla nowe. Któregoś dnia zafundował sobie ogromną dawkę śmiechu. Włożył strój superbohatera i skakał. Skakał, skakał, najwyżej jak potrafił, tak, żeby powiewała mu peleryna. Potem pędem wpadł do stodoły. Jupi, jupi, ja latam! Wołał. Jestem super królikiem! Tak, Szybcik naprawdę sądził, że jest jednocześnie super królikiem, bat królikiem i spider królikiem. Tak świetnie się bawił, że na nic nie zwracał uwagi. Ani na to, co znajdowało się na jego drodze, ani na to, jak spada na ziemię. Co drugie lądowanie było nieudane. I łup wpadł na ścianę, i ręce o coś uderzył, i bęc pospadały narzędzia. Nic nie mogło pohamować jego szaleńczych wybryków. Ale nagle łubudu. Szybcik nie zauważył puszek twardo ustawionych pod jedną ze ścian. Puknął się o nie i runął jak długi. Bam, bada, bum, bum. Katastrofa. Wszędzie miał farbę. Na sierści, na ubraniu, a nawet w uszach. Och, i co ja teraz zrobię? Pomyślał. Taka ze mnie niezdara. Rodzice mnie skrzyczą. Zapominając, że łapki też ma całe w farbie, Szybcik, trochę oszołomiony upadkiem, podparł się nimi o ścianę stodoły, żeby pomóc sobie wstać. Ale, ojej, całkiem niechcący ozdobił ją dwoma ślicznymi odciskami. Jeden był czerwony, a drugi zielony. Ojoj, zawołał. Niemożliwe. Szybko, szybko, szybko. Muszę to wszystko posprzątać, zanim ktoś tu przyjdzie. Zaczął odkładać narzędzia na miejsce, lecz gdy odwrócił głowę, jego uszy zostawiły na ścianie dwie długie smugi koloru. O nie... Tata nie będzie zadowolony, pomyślał Szybcik, ale zaraz potem wpadł na genialny pomysł, dzięki któremu na pewno zyska wybaczenie. Znów zanurzył łapki w farbie i zaczął tworzyć ogromne malowidło. Chciał trochę zmienić wystrój, na swój własny sposób oczywiście. Dość dumny z rezultatów, uszy nawet uszu jako dużych pędzli. I hop, machnął uchem w prawo, i hop, machnął uchem w lewo, i hop, i hop, i hop, i hop. Och, jak zabawnie było podskakiwać i trząść całym ciałem. Króliczek patrzył z zachwytem, jak na drewnie pojawiają się coraz to nowe rysunki. Żółte, zielone, czerwone, różowe. Ileż tu kolorów. Podczas gdy Szybcik koncentrował się na swoim gigantycznym dziele, obok przychodzili jego przyjaciele. Prosiaczek Rówcio, krówka Pistacja i kurka Rudawska. Szeroko otworzyli oczy na widok Szybcika, który miotał się we wszystkie strony, malując swoimi długimi uszami koła, kreski i dziwaczne kształty. Nasz artysta Szybcik pracował dalej jak szalony i tak świetnie się bawił, że nie zauważył ani nie usłyszał przyjaciół. Co ty wyprawiasz? Zapytał prosiaczek Rówcio, który na widok tego niesłychanego przedstawienia nie mógł powstrzymać śmiechu. Po raz pierwszy jesteś bardziej upaćkami niż ja. Przypadkiem sadziłem łapki do puszek z farbą, dotknąłem ściany i nabrałem ochotę na malowanie, wyjaśnił Szybcik. No proszę, zmieniłeś stodołę w malarską salę wystawową, stwierdziła kurka Rudawska, aż chciałoby się zaklaskać w skrzydła.
Bardzo to piękne, bardzo piękne, brawo! Dodała krówka pistacja, oklaskując szybcika. Ale znam kogoś, kto się tym zdenerwuje. Ojojoj! Być może, zgodził się szybcik. Ale wiecie co, przyjaciele? Teraz odkryłem, co chcę robić, kiedy dorosnę. Zostanę malarzem. Tyle, że ja, szybcik, będę jedynym artystą, który maluje nie za pomocą rąk, ale uszu. Ups, nadchodzą moi rodzice. Myślicie, że docenią mój talent i mi wybaczą? Zaraz się przekonasz, odparła pistacja, ale mnie bardzo się podoba. Mama i tata szybcika stanęli przed pstrokatą ścianą i nie mogli uwierzyć własnym oczom. Tymczasem ich synek był tak dumny ze swoich malunków, że z pasją opowiadał o całej przygodzie. Każde zdanie kończył okrzykiem – zostanę malarzem, zostanę malarzem! Tata już miał się rozgniewać, gdy nagle mama powstrzymała go, wybuchając śmiechem, który szybko stał się zaraźliwy. Ponieważ nie wystarczą ci zeszyty i tablica, zaczęła. Ta ściana od dziś jest twoja, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, posprzątasz ten bałagan, a po drugie, obiecasz nam, że nie ozdobisz w ten sposób całego domu. Zrozumiano, mój super artysto?